Dziś zapoznaliśmy się z procesem digitalizacji muzealnych eksponatów. Spotkaliśmy również posła Roberta Biedronia, który przedstawił pomysł na ekologiczne miasto. W dalszej części serwisu mamy informacje na temat podpalenia mieszkania przy ulicy Lutosławskiego i relacje z balu seniora. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku wzbogaciła się o sprzęt umożliwiający trójwymiarowe skanowanie obiektów. Pracownia digitalizacji do tej pory zajmowała się przede wszystkim archiwizacją zdjęć i książek, lecz teraz dzięki projektowi zatytułowanemu Wirtualizacja Dziedzictwa Pomorza 3D uzyskała grant w wysokości ponad 230 tysięcy złotych. Grant otrzymaliśmy na zakup infrastruktury technicznej, która pozwoli zdigitalizować obiekty trójwymiarowe muzealne. Zarówno małe, typu takiego jak biżuteria, jak i zapinki, po bardzo duże, czego przykładem jest właśnie stanowisko, obok którego tutaj stoję. Zgodnie z projektem mamy wykonać w ramach tego projektu digitalizację 800 obiektów muzealnych. Będą to obiekty głównie z Muzeum Pomorza Środkowego, ale również z Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie oraz z Muzeum w Szczecinku. Digitalizacja, jak sama nazwa wskazuje, polega na przekształceniu analogowego obrazu eksponatów do formy zero-jedynkowej. Dzięki temu procesowi każdy użytkownik internetu ma możliwość odbycia wirtualnego spaceru po muzeach objętych projektem realizowanym przez pracownię digitalizacji. Zanim to jednak nastąpi, do pracy zaprzęgnięta musi być zaawansowana aparatura wsparta odpowiednim oprogramowaniem. Główne urządzenia do digitalizacji obiektów muzealnych to jest stanowisko Orbit W do obiektów dużych i średnich. To stanowisko można przemodelować. W tej chwili jest przystosowane do tego, żeby digitalizować właśnie największe obiekty. Po małym przezbrojeniu można digitalizować na nim obiekty średniej wielkości, czyli powiedzmy do wysokości około 1 metra, może trochę mniej. Prócz tego w pracowni digitalizacji mamy stanowisko do digitalizacji obiektów mniejszych Orbit W Alpha 360, które będziecie Państwo mogli zobaczyć, które jest w zasadzie takim skompresowanym stanowiskiem, czyli tak naprawdę jest to zintegrowane stanowisko, jest tam wszystko na zewnątrz, wystaje tylko laptop. Dodatkowo mamy do tego aparaty fotograficzne, lampy studyjne, które właśnie widać przy tym stanowisku. Mamy również statywy i głowicę umożliwiającą nam fotografię panoramiczną i tak zwane gigapanoramy. Być może za kilka lat możliwość skanowania obiektów w trójwymiarze trafi pod strzechy, jednak na chwilę obecną jest to proces nie tylko kosztowny, ale wymagający również sporej przestrzeni użytkowej. Wiedzeni ciekawością, chcieliśmy poddać digitalizacji naszego dzielnego kamerzystę. Do tego potrzebowalibyśmy jednak sporej ilości wolnego czasu. Ten został nam skradziony przez kandydata na prezydenta Słupska Roberta Biedronia, który tego samego poranka zaprezentował kolejne zdobycze nowoczesnej techniki, ale o tym powiemy za chwilę. 50% mniej za rachunki za prąd dla Słupska obiecuje poseł Robert Biedroń. Kandydat na prezydenta miasta chce postawić na odnawialne źródła energii, a zwłaszcza na kolektory słoneczne. W konferencji prasowej posła uczestniczyli specjaliści zajmujący się odnawialnymi źródłami energii. Sam Biedroń od wielu lat z nimi współpracuje. Zarząd naszego instytutu jest niewielki, natomiast rada składa się z osób, które specjalnie zaprosiliśmy, żeby swoimi kompetencjami, możliwościami, polami, na których działają, wspierali rozwój zielonej, rozproszonej, obywatelskiej energetyki w Polsce. I właśnie jednym z trzech posłów i posłanek obecnej kadencji, którzy zasiadają teraz w Sejmie, jest Robert Biedroń. Biedroń obiecuje, że jeśli zostanie prezydentem miasta, dzięki unijnemu wsparciu zamontuje baterie słoneczne we wszystkich miejskich instytucjach. Dzięki temu miasto może zaoszczędzić nawet połowę kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Biedroń zamierza także dążyć do powołania w Słupsku Instytutu Zielonej Energii. Miałby on działać w ramach Akademii Pomorskiej. Pismo w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu ma trafić do premier Ewy Kopacz. Dotuje dofinansowanie do tego typu urządzeń. W Słupsku obniżymy cenę za energię. Co najmniej o 50%. Będziecie po prostu Państwo jako mieszkańcy Słupska płacili mniejsze rachunki za energię. I ja jako prezydent to Państwu gwarantuję. Jeżeli zostanę wybrany, doprowadzę do tego, że tego typu panele pojawią się na budynkach użyteczności publicznej. Mamy wiele takich budynków, na przykład to centrum, i będziemy mogli korzystać z naszego polskiego powietrza, z naszego polskiego słońca. To kolejna konferencja prasowa kandydata na prezydenta miasta. Biedroń zapowiada, że takich spotkań będzie więcej. Na kolejnych będzie prezentował swoje pomysły na Słupsk. Podobne briefingi prasowe organizują także inni kandydaci na stanowisko prezydenta Słupska.
sobotę po godzinie 17 do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji wpłynęło zawiadomienie o pożarze mieszkania w wielorodzinnym budynku przy ulicy Lutosławskiego. Działania policjantów skupiały się na tym, żeby przede wszystkim zabezpieczyć to miejsce zdarzenia. Naszym zadaniem było to, aby nie dopuścić osób z zewnątrz, ale przede wszystkim wpływać w sposób pozytywny na proces ewakuacji, który był na miejscu zdarzenia. Jak się okazało, w tym bloku mieszkały 53 osoby, część z tych osób została ewakuowana, na szczęście nikomu nic się nie stało. Przybyli na miejsce policjanci, przeprowadzili czynności dochodzeniowe, w wyniku których ustalili, że pożar w mieszkaniu mógł zostać zapruszony celowo. Następnie działania policjantów doprowadziły do wytypowania osoby, która mogła mieć związek z tym przestępstwem. Przesłuchiwaliśmy świadków, ustaliliśmy osoby, które mogły coś więcej wiedzieć na ten temat i zatrzymaliśmy 50-letniego mężczyznę, który w chwili pożaru przebywał w tym mieszkaniu. Ten mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, noc spędził w policyjnym areszcie, a dzisiaj zostanie przesłuchany i zapewne w tej sprawie usłyszy zarzuty spowodowania pożaru. Za umyślne spowodowanie pożaru kodeks karny przewiduje karę ograniczenia wolności do lat 5. W gminie Słupsk dba się o seniorów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w ciągu roku spotkania, zajęcia i wycieczki. Od kilku lat stałym punktem w kalendarzu imprez jest również bal seniora, na który zapraszane są najbardziej aktywne osoby. W tym roku w hali widowiskowo-sportowej w Jeziorzycach pojawiło się około 150 osób. Dobry humor towarzyszył seniorom od początku trwania imprezy. Przez 6 godzin zabawy parkiet był cały czas pełny. W przerwach między kolejnymi blokami muzycznymi goście opowiadali dowcipy, śpiewali przygotowane na tę okazję piosenki, a niespodzianką był występ kabaretu Hop do Skrzynki z Jeziorzyc. Seniorom młodzież może pozazdrościć kondycji. Ich kolejne spotkanie w gminie Słupsk już w grudniu podczas Wigilii. W przyszłym roku bal odbędzie się na wyjeździe. Rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pod nazwą Gwiezdny Krąg. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. O zasadach uczestnictwa w konkursie mówi Rafał Kuligowski. W samej olimpiadzie uczniowie przez pierwsze dwa etapy rozwiązują test elektroniczny na Słupskiej Miejskiej Platformie Learningowej. Test poświęcony jest ogólnie Unii Europejskiej, funkcjonowaniu instytucjom europejskim, funduszom europejskim, historii integracji, prawa Unii Europejskiej i wszystkich zagadnień związanych z Unią Europejską. Natomiast finał, który będzie 26 lutego u nas w Słupsku, uczniowie będą musieli się zmierzyć w konkurencjach już praktycznych, czyli w debacie, w teście pisemnym oraz w obronie tezy, gdzie przed jury będą musieli bronić swojego stanowiska dotyczącego Unii Europejskiej, swojego poglądu. Na zwycięzców, jak również dla wyróżniających się uczestników konkursu, czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą główną jest staż w Brukseli fundowany przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej oraz nagrody rzeczowe, laptopy, tablety, netbooki oraz inne nagrody, które są dofinansowane z Komisji Europejskiej, a także negocjujemy z naszymi europosłami, żeby był wyjazd studyjny dla naszych uczestników. To jest 10. edycja, a jak przebiegała 9? Jakbyśmy mogli dwa zdania powiedzieć? Wszystkie poprzednie edycje tak samo były realizowane ze względu na to, że od 10 lat ta olimpiada jest coraz większym zainteresowaniem się cieszy i eksperci, którzy oceniają olimpiadę, oceniają ją bardzo wysoko ze względu na to, że finał odbywa się w sposób praktyczny. Nie jest to test wiedzy czy jakieś informacje encyklopedyczne, tylko sprawdzamy praktyczne wykorzystywanie wiedzy u uczniów. Oni muszą przedstawić i bronić swoje tezy przed jury, a nie przepisać po prostu definicje, które się nauczyli. Wszelkie koszty związane z organizacją ogólnopolskiej olimpiady finansowane są ze środków Unii Europejskiej.